W minioną sobotę już po raz czwarty dziedziniec Zamku Piastowskiego wabił nie tylko zapachem oryginalnych smakołyków i kwiatów, ale również muzyką, której obecnie jest w stacjach radiowych niewiele. Tym bardziej warto było skorzystać z tej corocznej okazji do rodzinnego biesiadowania. Pyszne domowe ciasta, swojskie przysmaki, rośliny ozdobne oraz tańce i ludowe pieśni. Jarmark kwiatów, żywności ekologicznej i rękodzieła jak zwykle przyciągnął na zamek tysiące Raciborzan i kilkudziesięciu wystawców z całego regionu. Przyjechałem z Katowic. Z czym przyjechałem, tak? No to mamy takie kresowe, najprościej mówiąc, buły z nadzieniami, litewskie, tatarskie, ukraińskie, gruzińskie pierogi. No i tu jesteśmy pierwszy raz. Na zamku jestem czwarty raz, od samego początku jestem. Przyjechałam ze Oświęcimia, no i jest mi tu fajnie. Z czym pani przyjechała do nas? Przyjechałam z moimi ręcznie haftowanymi torebeczkami, z takimi aniołami śmiesznymi. Bo stwierdziłam, że wszystkie anioły są bardzo poważne, bardzo melancholijne. Moje mają śmieszne minki, doczepiam imionka do nich, żeby było wesoło. Przyjechaliśmy tutaj do was z Waborowa. Przyjechaliśmy z rękodziełami takimi drewnianymi, gadżetami, zabawkami dla dzieci i różnymi takimi innymi sprawami. Jak wrażenia tutaj z naszego zameczku? Także wrażenia pozytywne, no. Ludzie uprzejmi. Naprawdę klasa w tym Raciborzu. W tym dniu poza przepełnionymi różnościami, kolorowymi straganami nie zabrakło również artystów, którzy swoim śpiewem oraz tańcem umilali gościom zakupy, a nawet nierzadko byli główną dla nich atrakcją. A między innymi było to Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło, którego działalność sięga blisko 20 lat. Panie, to jest dla niektórych część życia. Tańczą od kilku lat, od dziecka. I każdy ma jakieś swoje hobby. Niektórzy tańczą, niektórzy ćwiczą. My akurat wybraliśmy folklor, czy tak jak niektóre osoby mażoretkowe, folklorystyczne, czy nowoczesne. Każdy to jest po prostu, robi to co lubi, my to lubimy robić, dlatego tańczymy i pokazujemy swoje umiejętności. Po dziedzińcu przechadzały się również żywe rzeźby. Książę Mieszko IV Laskonogi oraz księżniczka Ludmiła, z których wedle zapowiedzi wtajemniczonych nie udało się wydusić ani jednego słowa. Nawet za 5 zł? Ale uśmiechniecie się szeroko do kamery? Super. Chociaż do udziału w takich wydarzeniach najbardziej przyciąga słońce, to w tym roku jarmark po raz kolejny udowodnił, że mimo jego braku i 20-stopniowej temperatury liczy się pomysł i zaangażowanie organizatorów. Super jest, super. Jestem pierwszy raz tutaj, także naprawdę pięknie. Z Raciborza państwo? Nie, z Zabrza. W miarę możliwości, jak tutaj są jakieś imprezy, to zawsze przychodzimy, bo bardzo lubimy tu przychodzić. Swój urok ma zamek, a poza tym jeszcze organizacja, występy. Naprawdę gospodarzom należy się wszelka cześć. Jarmark fajny, no. Rzeczy do, można wiele ciekawych rzeczy poobserwować, zaobserwować, kupić. Już coś pan kupił? Tak, kupiliśmy z żoną kwiatki w doniczce. To co prawda pierwsza taka plenerowa impreza, ale nie ostatnia, więc serdecznie zapraszam do nas na wszystkie kolejne imprezy na zamkowym dziedzińcu. Mamy nadzieję, że pogoda będzie coraz lepsza. Swój bogaty program artystyczny zaprezentowali również zawodowi śpiewacy i muzycy z Polskiej Orkiestry Włościańskiej z Zamościa, hetmańscy sarmaci. Ponadto przez cały dzień dzięki pomocy oraz wsparciu wolontariuszy można było zwiedzać Zamek Piastowski oraz jego kaplicę.